Witam w Jakotubie. Tym razem trochę inne warunki oświetleniowe, ponieważ już nie ma światła zza okna, jest późna noc, a ja pomyślałem sobie, że nagram Jakotubę na temat No Man's Sky. Nagrywam z dosyć dużym wyprzedzeniem, zanim wy to zobaczycie, ponieważ dzisiaj przeczytałem newsa o tym, że populacja graczy w No Man's Sky spadła o 90%. I to jest tak, słuchajcie, No Man's Sky okazało się wielkim hitem na premierę, było mocno zapowiadane, mocno promowane jako tytuł ekskluzywny na... Nie ekskluzywny na PlayStation 4, bo jest na PC-cie i na PlayStation 4, nie ma go jeszcze na Xboxie. No i jest to tytuł, który spowodował sporo kontrowersji, ponieważ gracze poczuli się, podejrzewam, lekko oszukani. Dlaczego? Okazało się, że wielki świat, bo tak była reklamowana gra, że przyniesie tam jakieś kwadryliony planet, że całość będzie generowana algorytmicznie, tak, jakoś, czyli to nie będzie, ten świat nie będzie predefiniowany, tylko dla każdego on będzie wyglądał trochę inaczej, będzie jakby skrypt odpowiedni algorytm będzie budował z klocków świat, no będzie absolutnie gigantyczny, będzie kilka kwadrylionów danych, planet, nie danych, i pewne dane będą wymieniane na serwerze. I tutaj wielkie niedopowiedzenie, ponieważ twórcy jakby gdzieś tam między zdaniami, między wierszami sugerowali, że będzie multiplayer, że to będzie jedno wielkie MMO, czyli będziemy mogli razem ze znajomymi eksplorować te planety, że tam w ogóle cudawianki. Gdzieś tam tylko rzucali, no, że świat będzie tak wielki, że są małe szanse, że w ogóle gracze się kiedykolwiek spotkają. Potem okazało się, że no, multiplayera nie ma. To znaczy pewne dane są wymieniane z serwerem, czyli na przykład jeśli ja nazwę planetę jakoś tam jakoś, no to każdy inny, kto doleci do tej planety, zobaczy jej nazwę i że to ja byłem jej odkrywcą. Co jest oczywiście mało prawdopodobne, no bo właśnie tych planet ma być jakieś tam kwadryliony, ale podobno jakimś tam youtuberom się to udało. Tak, to znaczy jakby w tym samym czasie byli na tej samej planecie. O, no i oczywiście się nie spotkali, więc no... Tym samym stwierdzili, że multiplayera nie ma. Ale to, co jest fascynujące, no gra jest bardzo mocno, jest nadal bardzo mocno promowana. Można kupić specjalne edycje PlayStation 4 razem z No Man's Sky, także jest to naprawdę jak tytuł AAA. Mówi się o tej grze, natomiast... A jakaś mucha mi lata przy obiektywie. Mówi się o tej grze, natomiast, że jest to gra stworzona przez programistów dla programistów. No właśnie, dlatego, że jest tam tyle rzeczy do zrobienia, że jest tam takie wszystko to algorytmiczne jakby. No i jest to gra eksploracyjna. Tylko, że gra eksploracyjna, ja w nią nie grałem, aczkolwiek obejrzałem trochę na YouTubie, żeby wiedzieć w ogóle o czym mówię. Jest to gra, podejrzewam, dosyć nudna, tak? Lecimy z planety do planety, na planecie wydobywamy minerały. Jak nie wydobędziemy odpowiedniej ilości, na przykład plutonu, to jesteśmy w tyłku, bo nasz statek nie może wystartować. Potem to możemy sprzedać, to co żeśmy wydobyli, zdobyć za to jakiś hajs, polecieć gdzieś indziej, spotkać obcych i na przykład od obcych odkupić statek, albo nauczyć się, nie wiem, zwrotów z języka danej obcej rasy. Oczywiście po pewnym czasie całość zaczyna się bardzo mocno powtarzać, no bo wiadomo, no, niby świat jest generowany algorytmicznie, natomiast tak naprawdę jest stworzony z pewnych klocków, tak? No i te klocki się dosyć szybko kończą, tak? To znaczy, nie wiem, no baza jakaś gwiezdna, no to ma elementy, jakby wiadomo, to czy one będą ustawione tak, czy będą ustawione inaczej, nie ma znaczenia, no elementy się powtarzają. No i podejrzewam, że to ci, którzy nie wściekli się na tą grę w momencie wejścia, no bo wiecie, downgrade gate,
że ta gra nie wygląda jak na pierwszych zajawkach, że to jakby jest... jest monotonna i tak dalej. No ci, którzy się jakby w pierwszym momencie nie odbili od tej gry, bardzo szybko odkryli, że tam niewiele się robi. Podróżuje się statkiem, wydobywa, leci się dalej. Dzięki wydobyciu ulepsza się statek, ulepsza się swój kombinezon, ale na tym koniec. Nie ma nic więcej, nie leci się... Nie ma nic więcej, nie leci się nigdzie dalej. Tak? I to jest... co spowodowało, że właśnie podobno 90% ludzi pieprznęło tą grę w kąt. I oczywiście spadek zainteresowania grami jest logiczny, no bo każda gra traci trochę z czasem, tak? Zaskakujące jest tutaj tempo tej straty, tak? To znaczy, kiedy to nagrywam, to minęło chyba 10 dni od premiery, więc w 10 dni po prostu wszyscy ciepnęli tą grę w kąt. I oczywiście spadek o 90%, no to wiecie, jak jest ze statystykami. No 90% to wydaje się strasznie dużo, ale nadal to 10% to jest około 50 tysięcy graczy. Więc jest to i tak jak na razie nieźle. W Battlefronta podejrzewam, że tyle gra na świecie. Aczkolwiek nie mam tego jak sprawdzić. Chociaż nie, są liczniki w sieci. Mogłem to sprawdzić. Okej, jestem nieprzygotowany. No, ale wiecie... To, co jest ciekawe w No Man's Sky, no bo to, że to jest gra eksploracyjna, że jest właśnie taka spokojna, że tam jak się nie chce zabijać, to się nie zabija. W zasadzie to nawet się nie powinno, ewentualnie jakieś tam roboty, żeby pozyskać pewne materiały, których w innym źródle nie można pozyskać. No. Natomiast to, co jest w tej grze fascynujące, to to, że ona stanowi przykład gry dla dorosłych. To znaczy jest to gra zdecydowanie dla osób, nie wiem, po 25 roku życia, tak mi się wydaje, jak nie po 30. Tak, to już jest trochę, to jest taki gra symulacyjna, spokojna, w której nie ma określonego, znaczy cel jest, ale ten cel jest taki bardzo odległy, powiedzmy sobie, i taki bardzo nienarzucający się, że można spokojnie w ogóle ten cel olać i wcale do niego nie gonić. To jest gra, która jest tak jak Firewatch. Tak, czyli gdzieś tam coś niby opowiada, ale tak naprawdę to my sobie możemy dopowiadać własną historię. To jest też trochę jak, nie wiem, jak track simulator albo symulator farmy. Tak, czyli gra, która jest właśnie spokojna, nie pogania nas do niczego, nic tam nie trzeba szczególnie szybko i w szczególnie odpowiedniej kolejności robić, tylko właśnie siadamy i opowiadamy sobie swoją historię, tak? Jestem rolnikiem, który właśnie tutaj kosi zboże, żeby nazbierać na nowe pole, tak? Powiedzmy. No i tworzymy swoją historię. I to jest, wiecie, ja dlaczego o tym mówię? Bo mam taką impresję, że to są nowoczesne RPGi. Jasne, kiedy słyszycie nowoczesny RPG, to wam się wydaje, nie wiem, Dragon Age Inkwizycja albo Wiedźmin 3, tak? Natomiast to są takie chwile, kiedy to my tworzymy swoją własną historię. To jest jak trochę jak taka biała kartka, tak? Na której ktoś narysował tylko marginesy. I my możemy tą kartkę wypełnić. To jest jak RPG z mistrzem gry właśnie. To znaczy, że owszem, mistrz gry coś tam opowiada, ale to tak naprawdę pełen obraz tego, co się dzieje, tego, jak wygląda moja postać, tego, jak wyglądał, nie wiem, mój miecz, który sobie wymyśliłem i tak dalej. Mam ja w głowie. I to jest dla bardzo konkretnego, myślę, dorosłego już odbiorcy. To nie jest dla właśnie kogoś, kto by chciał wskoczyć, bum bum, skończyć grę i sobie iść. Dlatego podejrzewam, że to 10% graczy, które w No Man's Sky pozostało, to jeszcze pozostanie na dosyć długo. Poza tym zakładam, że No Man's Sky to jest taka platforma, na której deweloperzy będą udostępniali kolejne rzeczy. Czyli naprawdę ten multiplayer się może pojawić w kolejnym DLC i wtedy naprawdę handel między graczami, latanie, jedno wielkie MMO, to będzie no coś niesamowitego, bo na Star Citizena się doczekać nie możemy. O Star Citizenie pewnie zrobię oddzielny materiał, bo to jest
co targi, co Gamescom, to o tym się dowiadujemy nowych rzeczy o Star Citizenie, a tak naprawdę gry jeszcze nikt nie dostał, więc no. A zebrali już na różnych tam Kickstarterach i innych crowdfundingach, zebrali chyba, nie wiem, ze 200 milionów dolarów. No, żeby mnie, no, znaczy ponad 100 na pewno. Nie wiem, czy to już, czy ta liczba się nie zbliża do 200 milionów. Także będzie to chyba jedna z najdroższych gier ever. O. Dajcie znać, czy gracie w No Man's Sky, czy gracie na PC-cie, czy gracie na PlayStation 4, co myślicie, ile czasu już spędziliście, czy po jakim czasie ciepnęliście tą grę w kąt, jeśli ciepnęliście w kąt. Ja bardzo chętnie poczytam, no bo nie grałem w No Man's Sky, bo PlayStation 4 nie mam, a mój PC, ten, który widzicie, jest podejrzewam za słaby do takiej gry. No ale może kiedyś nadrobię. Poza tym zakładam, że No Man's Sky wyjdzie jednak na Xboxa. Jestem jej ciekaw, może nie bardzo ciekaw, ale ciekaw, bo jest to swego rodzaju ciekawe zjawisko. Nie powiem fenomen, ale ciekawe zjawisko. Dajcie znać i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.